Poznajecie to miejsce? Jesteśmy w Starachowicach. Witamy Was na kolejnym odcinku. To jest niesamowite uczucie być w tym miejscu. Jestem tutaj razem z Klaudią. Cześć. I sami we dwójkę zbadamy ten obiekt. To jest niesamowite, nie? Przyjechaliśmy tu sporo drogi i mamy nadzieję, że wrażenia dzisiaj będą świetne. Miejsce robi wrażenie. Historia podczas zwiedzania. Myślę, że nie ma co przedłużać. Czekamy, aż się ściemni, czy wchodzimy, żeby zobaczyć. Myślę, że wyjdziemy, żeby zobaczyć, więc chodźcie, idziemy. Jak widzicie, zrobiło się już ciemniej i to już czas, aby wejść tutaj. Wiemy, że mamy tutaj jakiegoś urbaksowca. Zobaczymy. Samolotowe. Na trzecim trybie, nie? Świecimy. Damy na trzeci tryb, żeby wiesz. Tak. Żeby się nie rozładowało. Nawet wiesz, całego tego raczej nie obejdziemy. To będzie ciężkie do wykonania. Bo to jest bardzo duże. Zakład diagnostyki obrazowej RTG USG, pracownia endoskopii. Idziemy tam czy wyżej? Latka? Nie, myślę, że tutaj coś z tym Dobra. Tam? No, też wiesz, nie ma co się długo zastanawiać. Wchodzimy, patrzymy, idziemy dalej. Coś się złapie, to gdzieś skupimy swoją uwagę na tym. Mhm. Co jakiś czas też trzeba nasłuchiwać. W latach 1983-1996 wykonano w stanie surowym budynki szpitala. Tunel podziemny do komunikacji z budynkami kuchni, anatomii patologicznej. Wybudowano kotłownię gazową oraz główne ciągi infrastruktury podziemnej. W tej formie budynek funkcjonował do 2008 roku, kiedy zdecydowano się przenieść oddziały do nowego gmachu. Rok później budynek był już opustoszały, aż do dnia dzisiejszego,
Od 13 lat budynek popada w coraz większą ruinę i obrasta w coraz mocniejsze legendy. Mówi się, że po zmroku w murach zrujnowanego szpitala słychać głosy płaczących dzieci i przerażające krzyki. W internecie napotkać można na zdjęcia z zewnątrz budynku, które ukazują zjawy sfotografowane w szpitalnych oknach. W środku obiektu natawić można na mrożące krew w żyłach zdjęcia zdeformowanych ludzi, karykaturalnych postaci wykrzywionych w dziwnych pozycjach. Czy w starachowickim szpitalu straszą duchy? Dobra, to może tu. Bohemia. Szatnia. Dobra, to teraz ta druga, tam właśnie. Idziemy. Jeżeli jest tu ktoś z nami, spróbuj zbliżyć się do urządzeń, które trzymamy w dłoniach. Nie, może tu jeszcze sprawdzimy, nie? Spielone możliwości. Tu i tam. Thank you.
Znowu ten. Witaj w piekle. Zamknięte. Drzwi zamknięte tam. Co tu masz? Dobra, dalej. Musimy wrócić tam do tego głównego punktu. Tak. Nie da się. Dobra. Ten gość jest cichy strasznie, nic nie słychać. Wątpię, raczej chodzi. Pielęgniarki oddziałowej. Zostawmy otwarte, niech się przewietrzy. Żart tonem poważnym. Ale pacjentów to może być. Mej ręce. No. Co? Tu rzucę na krzyże.
możemy iść na ten tam dziecięcy, nie? Przejdziemy. No i góra. W ogóle żadnych skoków. Nic. No. Idziemy tu schodami? Górę? Właśnie, tam jeszcze były, nie? Schody. No, myślę, że... Chodźmy po prostu tak spontanicznie, bez planu. Widzimy, że jeszcze wyżej. Dziwne, czy masz teraz latarkę przy tym? Trochę tak. Dobrze, że masz tą, bo przynajmniej nie ten. No. Aha, patrz, idąc tam tymi schodami, jesteśmy w tym samym miejscu. Klaudia, w tym samym miejscu jesteśmy. To są te schody. Aha, faktycznie tu jest inaczej, to jest jakiś dach. Chyba. Nie będziemy tracić czasu na dach. Czyli co? Czyli tu i tu. Magazyn. Chyba nie. No faktycznie idziemy tu. Proszę bardzo. Nic się nie zachowała. Co? Co? No. Nadali klimatu.
Fajne pomieszczenie. Kreatyw w tych oknach. Był skok. Może dlatego, że może dotknęłaś. Tak, tak. O, teraz kolejny. To nie. Okej. Tak jak tamte, co ja próbowałem otworzyć. Tak, tak. No ja też na siłę nie chcę. O kurde. Groźne przejście. Co? Idziemy? Pewnie, że tak. Mam nadzieję, że chyba to żadna nie spadnie. Albo tędy? A tam jak się kończy? Albo tędy tam, właśnie. Nie będzie? To jednak. A właśnie też o tym pomyślałem teraz. Nie, słody. Kurde. Dobra. Czujesz się dobrze? Tak, tak. Nie? Ej, jakby to opisać. Może uciskną głowę? Nie. Tutaj tak... Czuję takie, wiesz, nie wiem, napięcie, ale nie czuję strachu w ogóle, nie? Mhm. Tak, może przez ten zapach tak mi się dziwnie oddycha. Ale tak jakby czuję, jakbym miał mieć ciary, wiesz. Jakby się zbierało na ciary. Coś takiego. I to tu, na tym piętrze, jakbyśmy tylko właśnie na to właśnie piętro. Co? Czyli co, na górę, może tymi wyjdziemy? Nie, mówiła, żebyśmy weszli w ten. Chyba, że tamte główne schody. Ale myślę, że to, na to samo wyjdzie, jak wyjdziemy tamte. Świeczka. No, złamany na kimś. Dziwne.
na takie jakieś, kurde... ciało mam, ciało w jakimś takim napięciu. A ani trochę się nie boję. Więc nie wiem. Tu by było fajnie na sesji, ale okna to odpada. Na razie nic nie mam takiego jakby potencjalnie na sesję. Nic a nic. Czy jedno było ok, ale... Co tam mamy? No kurde, pytasz, a wiesz. Jemy. Chociaż znowu. Chcemy sprawdzać dach. Tam jest jakiś... Nie dach. Jakiś strych. No to here we go. Wiesz, tam ja lubię. Wiem. Wiem, wiem. Idziemy. Na razie. Słuchajcie, nie mamy żadnych odczytów. Taka dwójka. Więc tutaj... No... Będzie nowe intro. Nie. Klaudzie wychodzi. No, tutaj widzę, że... Troszkę jest. Plecak, no. Część rzeczy, torba. Plecak na pewno. Chyba, że weźmiesz GoPro na głowę. Na głowę? No. Dobra. No, no bo wiesz, ja teraz nie wyjdę z rzeczami. Musiałbym je zostawić. Więc przejmij. No, aby się też tylko dwójka. No. Najwyżej podasz mi ją jakoś, nie? No, wiesz, z tym wszystkim będzie ciężko wyjść. Ej, jakie to jest ciężkie. A ty jesteś dziwnie czerwony. Nie spadnie to? To mam wrażenie, że mnie nie to tak się wydaje, ale trzyma się dobrze. Tylko musisz się w miarę pośpieszyć, bo tam bateria pada. A ja za ten czas znajdę kolejny. Dobra. No. Czekaj. No dobra, idź. Myślę, że jeszcze zdążysz. Nie tu się złapać. A chyba nic tu nie ma, wiesz? Nie. Ciekawego. O kurwa. To jest, wiesz co to jest? To jest chyba od windy. A smar wygląda jak krew. Odczytów nie ma. Od windy taki, nie wiem jak to się nazywa. Chyba, tak mi się wydaje, że to jest... No bo co by to mogło być innego, to nie wiem. Ale rzecz dziwna. Dobra, teraz jak chcę zejść.
Na czym ja mam nogę? Na tym, na tej palce. Okej. Okay. Sorry, widzę, wie. Tak miało nie być. Zostaje mi to tutaj. Klaudia pierwszy raz z kamerą na głowie. No. Brudna. Jak się trzęsło, to sorry. Dobra, prawie za ten czas sobie znalazłem. To jest 1%, więc... Poczekamy. Jednak nagrywajmy, bo nie ma co wyłączać, bo coś się będzie, coś się wydarzy. Dobra, to jest twoja latarka, nie? Tak, proszę, ta duża. Czy dałem ci jedną więcej? Dobra. No, tą weź na zapas, bo ta duża padnie. A ja już dałam. A miałaś? Miałam? Tą dysku się. Nie miałam. Dwa, trzy. Dobra, to ją bierz. Ja ją wsadziłam generalnie, bo ona mi tutaj może wypaść, wiesz? Dlatego ja wsadziłam. Aha, właśnie, dobra. Bo ty i tak to masz, więc spoko. Tak coś to tutaj masz, w tej mojej kieszonce. No dobra, i tak mi się pomiesz. Ja nie wiem, pierwszy ubierasz plecak, tak? Nie, pierwszy tam. O, to. Gitara. No trochę, żeś się urodził. A, to później się ogarnie. Dobra, Newela mam pod ręką. Okej. Dobrze. No to lecimy dalej. Świetny widok. Poświecimy mocniej akurat. Na chwilę, no. Okej. Okay. Ja, nie tam? A tu jeszcze sprawdzasz, nie? Tak, pójdziemy. Zobaczysz przy okazji. Świecisz jeszcze? Tak, 1%. No, ale nagrywa, nie? Tak. No. Nie, coś tam się włączyła, jakaś opcja i myślałem, że nie nagrywa. A, tu jesteśmy, to tu byliśmy. Dobra, idziemy wyżej. Tylko nie tu. Czy nie wiem, czy jest coś jeszcze? Albo jakieś przejście gdzieś dalej? No, nie, to jest... To jest spalone jakby. Spalone jest jakaś. No, ciekawe, czy jest jakieś przejście gdzieś jeszcze, jakby... A.
No to jesteśmy blisko. Czy blisko? Mhm. Dobra. No chyba nie. Ty, ale tutaj już nie byliśmy? Bo byliśmy tu. Nie? Tak, żeby nie sprawdzać jeszcze raz tego samego. Mhm. O, ciężko właśnie. Ciekawie. No. To trzeba będzie tak iść cały czas przy kucu. To jakieś auto jedzie z jakimiś tymi. Nie no, bez sensu, żebyśmy tak szli. Kłócając. Trzeba już coś wybrać na sesję. Tak, jest na dachu. Ale tyle wystarczy. Nie ma co się pokazywać. Jak coś ładnie napisał. Siemanko. No to co? Trzeba się przejść do jakiejś jakby innej kondygnacji, nie? Albo tu wybrać jakieś ten pomieszczenie. O właśnie najlepiej gdzieś wyżej. Gdzieś właśnie. Niezbyt nisko. Gdzieś w środku. Tu wiem, że byliśmy na 100%. Ale mówię, nic nie było tak. Coś bardzo interesującego, aby zrobić sesję. Dzięki. Trzeba tu się
sesję walnąć. Przecież gdzieś trzeba. Trzeba to zrobić. Bo jeszcze wiesz, ktoś wejdzie. Wszędzie są okna, to jest najgorsze. No, tu jest ten dach. Okej, a tu co? Tam jest ten blok. To kurde, tu średnio. Też chyba nie. No. Ja nie pamiętam. Chyba, że tu? Koło tej wanny? Jest nagrywanie dalej? Mam to 1%. Ciekawe. No jest boks, nie? O, ślepiej pomyślimy później. Miał dźwięk. Sesja z S-Boxem, także przechodzimy w część paranormalną. S-Box. Scanning. SM. Scanning. AM. Czy jest ktoś tam w tym miejscu?
Doszło już tej kuchni? Są dwie, bo tu nas. Możemy tu przebywać. Koniec sesji. Koniec sesji. Nie patrzyłem tam, więc nie będzie tego w nagraniu. Jak się zgasiła i oświeciła na nowo? Długo się świeciła. No długo się świeciła, faktycznie jakby. To już widziałem. To jest ciekawe już. Dobra, trzeba szukać jeszcze jakiegoś lepszego pomieszczenia, żeby zrobić coś więcej. I może zrobimy tą ślepą. Będzie ciekawie. Fajnie, spokój. Okej. Okay. Nie chcę zapraszać, ale mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tu jaki widok jest? No właśnie, ten blok, kurde. Ale ten, parapety fajne, chyba że coś cichego tutaj. Tylko, że to jest blisko tego miejsca, więc może być coś takiego na przykład wyżej albo niżej. Nie wiem. A teraz w miarę normalnie. Chodź. To była ta fajna salka. Tu była ta fajna. Z tymi. To jedynie. Pomieszczenie mi się w miarę podoba. Ale tu? To by było ok, bo widzisz. Dobra, to może ślepą zrobimy w innym miejscu, a tu zrobimy fluxa? No, gdzieś się tam ktoś kręci. Dobra, chociaż żeby była już jakaś sesja z fluxem, więc faktycznie to zrobimy. Jeszcze coś więcej. Tak, tutaj będą się kręcić cały czas wszyscy. Nie gadaj, dalej nagrywa? Ale jaja. No nawet nic nie robię na razie. Może jak rozłożę to wszystko, to wtedy będzie to wymiana bateria. Trochę małe, przydałoby się faktycznie takie większe jak
jak tamto. Jak to obok, tylko że po tej stronie. Witamy. Czy ktoś może skontaktować się ze mną? Może skontaktować się z nami? Przyszliśmy porozmawiać z wami. Czy macie na to ochotę? Jeżeli tak, przesuńcie się do tego urządzenia. Z tej strony odpowiadacie na tak, z tej strony odpowiadacie na nie. Łatwa sprawa. Ty odpowiadasz, ja pytam. Nieco świeci się niebieska lampka, możemy zaczynać. A więc daj znać, jeśli jesteś tutaj. Otóż to, o to chodzi. Czyli jesteś z nami tutaj, w tym pomieszczeniu. Nie wpływaj na nas. Wpływaj tylko na to urządzenie. I możesz dotknąć też drugiego urządzenia, które stoi na drugim parapecie. Zabraniamy korzystać ci z naszej energii. Korzystaj z energii urządzeń. Możesz teraz odpowiedzieć na pytanie. Najpierw może dowiedzmy się, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Więc zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Odpowiedz w ten sam sposób. Dziękujemy za odpowiedź. Mówię ci, nie korzystaj z naszej energii, tylko z urządzeń. No okej, ale znowu mam to uczucie jak wcześniej, nie? Takie właśnie. Jesteś pacjentem? Byłeś pacjentem tego szpitala? Dobrze. Następne pytanie. Czy straciłeś tutaj życie? Nie musisz się bać,
przyznać do tego. Dziękujemy za odpowiedź. Dziwne dźwięki. Szkło ktoś łazi. To na pewno ktoś cały czas łazi. Właśnie. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy popełniłeś samobójstwo? Chłód czuję na szyi z tyłu. Może przeciąg. No to bardziej teraz. Ale wcześniej tego nie odczuwałem. Nie obawiaj się przyznać. Dla nas to już będzie tylko ciekawostka. Zmieniło się coś z lampą? Jakoś świeci teraz mocniej. Coś się zmieniło. Tak, coś też zauważyłem. Ja tu się teraz drapałem czy coś i zauważyłem, że mocniej świeci. Dobrze. Dziwne. Mam nadzieję, że dobrze. Teraz mi tu coś przyleciało, jakbym na żywo widział takie, jak w filmach właśnie latają takie białe, nie? To widziałem teraz na żywo. Tutaj tak. Ciekawe jak teraz to się nagrało. Dobrze. Nie chciałeś tutaj więcej siedzieć, tak? Co wiąże się ze złym traktowaniem was. I ciebie pewnie konkretnie. Jeśli możesz, to też możesz przesunąć się do drugiego parapetu i dotknąć któreś z tych urządzeń. Jest taka kulka i urządzenie z taką anteną. Możesz pobrać energię z tych urządzeń, możesz je dotknąć. Będziemy wiedzieć, że no wiemy, że tu już jesteś. Miło się z tobą rozmawia. Ale byłoby nam miło, gdybyś jeszcze tak bardziej potwierdził swoją obecność tutaj, w tym miejscu.
Będziemy wtedy absolutnie pewni, że z tobą rozmawiamy. Widzę, że chyba już jesteś zmęczony tym odpowiadaniem. Także spróbuj odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. I zakończymy rozmowę. Co ty na to? Ostatnia odpowiedź. No dalej, wiesz, szybciej skończymy. Tak to będziemy tak czekać, czekać. Nie chciałeś tu więcej być? Byłeś źle traktowany? Dlatego popełniłeś samobójstwo. Potwierdzasz tę tezę? Założenie? Jeżeli nie, to możesz odpalić drugą stronę, czerwoną lampkę. Naprawdę bardzo dobrze ci szło. Mieliśmy płynny kontakt. Teraz troszkę coś ucichło. No nic, nie zmusimy cię do odpowiedzi, więc jeżeli jesteś tu dalej w tym pomieszczeniu, zostań w nim, za nami nie podążaj. Dziękujemy za te odpowiedzi, które nam udzieliłeś. Żegnaj, mężczyzno, żegnaj. Wiesz, wydaje mi się, że da się jeszcze przejść jakby faktycznie do innego tego, nie? Tak jakby... Chyba, że już chodziliśmy wszędzie, naprawdę. Ciekawy jestem. Znowu to... To tu byliśmy. Co dalej?